Z nami jest Grzegorz Kosok, środkowy bloku Jastrzębskiego Węgla. Z przykrością stwierdzamy, że to już ostatni wywiad z Grześkiem. Postanowiłeś pożegnać się z klubem, zmieniasz barwy klubowe. Skąd taka decyzja, Grzegorz? Złożyło się to na to wiele względów. Na pewno to, co się działo w spółce, przełożyło się na klub, na kwestie związane z finansami. Myślę, że to się zmieni. Jest to kwestia czasu, ale na tą chwilę niestety klub musiał mi podziękować i musieliśmy dojść do zgody, w jaki sposób to zrobić. Na pewno trochę mi szkoda, przykro, bo wiązałem z tym klubem dłuższe plany, ponieważ jestem stąd i zawsze się czułem, zawsze chciałem grać w tym klubie. Niestety tak to bywa. Inne względy niż sportowe czasami spowodują to, że musimy niestety zrobić taki krok. Zmiany w życiu sportowym, zmiany w życiu prywatnym, zostałeś ojcem, jak się czujesz z tym? Tak, przynajmniej córka na świat. Czuję się świetnie, jestem zmęczony, nie śpię, śmieję się. Mamy z żoną bardzo spokojną córkę, zdrową, wszystko jest dobrze i tak naprawdę teraz tym żyję, że tak naprawdę tworzymy już dom i cieszę się bardzo niezmiernie z tego. Po sezonie ligowym wziąłeś udział w Igrzyskach Europejskich w barwach narodowych. Jakie to uczucie móc znowu nałożyć, ubrać trykot kadry narodowej? Zawsze przyjemne. Co prawda była to kadra B, ale zawsze przyjemnie się wkłada ten strój, śpiewa hymn i gra. Na pewno szkoda, że nie zdobyliśmy w zasadzie nic, zajęliśmy czwarte miejsce. Może to akurat ten rok był taki, że wszystkie miejsca były tuż za naszym celem. Niestety stało się jak się stało, ale myślę, że ogólnie grupa spisała się fajnie. Jest paru młodych, którzy spokojnie za rok, dwa, trzy wejdą już do pierwszego składu i wzmocnią nasz skład. Na pewno fajna przygoda, mnóstwo dni spędzonych tam na miejscu i inny kraj, więc będzie co wspominać. Na koniec spytam jeszcze o to, czy Grzegorz Kosok w przyszłym sezonie będziecie można oglądać plus lidze, czy będzie szukał szczęścia poza granicami? Jeszcze do końca nie wiem, ale prawdopodobnie będzie to u nas w kraju. Takie są plany, też również ze względu na to, że przyszła córka na świat i nie chcielibyśmy tak od razu jeździć z nią po świecie. Myślę, że się spotkamy.